O! Jesteście gotowi już na ostatnie zadanie z serii 98? No, to zadanie będzie wykorzystywało podzapytanie. Nie da się tego zapisać, przynajmniej ja nie umiem tego zapisać jednym zapytaniem. Muszę zastosować dwa zapytania, przy czym jedno będzie wewnątrz drugiego. Popatrzcie, mamy znaleźć imiona i nazwiska uczniów klasy drugiej A, którzy nie otrzymali żadnej oceny z przedmiotu sieci komputerowe. Gdybyśmy mieli podać ci, którzy otrzymali chociaż jedną ocenę z przedmiotu sieci komputerowe, no to nie byłoby problemu, ponieważ byłoby grupowanie, ilość i w wyniku ilości liczby, prawda, tej count, policz, otrzymalibyśmy informację, że jedną, że dwie oceny, że pięć ocen, ale to jest tak wrednie zadane pytanie, że mamy nie otrzymali żadnej, czy otrzymali zero. Natomiast jak działa złączenie? Złączenie działa w ten sposób, że złączamy uczniów z ocenami, oceny z przedmiotami, natomiast uczniowie nie są z przedmiotami w żaden sposób złączeni i w związku z tym, no niestety, jakimś lewostronnym złączeniem tutaj nie można sobie poradzić. Trzeba zastosować pewien trik. Trik, który będzie działał w ten sposób, że na początku wybierzmy sobie losowo jednego ucznia, powiedzmy w ocenach, prawda? Złączymy oceny z przedmiotami, może tak, tak? I zrobimy na razie zestawienie ocen i przedmiotów. No to powinniście już umieć, czyli szybciutko i mam oceny złączone z przedmiotami. I teraz wyobraźmy sobie, że chciałbym te oceny dla konkretnego ucznia, tak? Na przykład dla ucznia numer 704/2014. Chciałbym tylko jego oceny zobaczyć. No to dobrze, no to zbudujemy w kwerendzie sytuację, że chcemy tylko jego przedmioty, że i są to oceny ucznia takiego. No i mam jego oceny, ale chciałem jego oceny z przedmiotu sieci komputerowe, no bo w zadaniu jest napisane, którzy nie otrzymali żadnej oceny z przedmiotu sieci komputerowe. No więc tak, sieci komputerowe, no powiedzmy, że ja like sieci komputerowe, żebym tam jakieś pomyłki nie zrobił. Wygląda, że właśnie trafiłem na ucznia, który nie ma oceny z przedmiotu sieci komputerowe. Także popatrzmy w ocenach, może w przedmiotach. Sieci komputerowe to są numer 21, czyli w ocenach poszukajmy 21. O, na przykład taki uczeń ma ocenę z przedmiotu numer 21, czyli w mojej kwerendzie powiedzmy, że sobie wybiorę tego konkretnego ucznia, każę teraz tę kwerendę uruchomić, no i mam jego oceny z przedmiotu sieci komputerowej. Czyli tak jak widzieliście, albo to zwraca pustkę, albo zwraca zwraca te oceny. I teraz chciałbym te oceny policzyć. I tu będzie pewna nowość, ponieważ nie będę stosował grupowania, a pomimo to zastosuję funkcję agregującą count. Dlatego, że tutaj ja bym chciał policzyć wszystkie oceny. Wszystkie oceny, bo już nie potrzebuję tego grupować według ucznia, bo i tak mam tego konkretnego ucznia wybranego. Więc liczę, ile on ma tych ocen z tego przedmiotu. Z tego przedmiotu sieci komputerowe, no więc już nie będę go wyświetlał, bo mi tu nie pasuje. On ma dwie oceny. Przed chwilą było widać, że ma dwie oceny. Tak? A jeżeli tutaj wybrałem, jeżeli tutaj wybrałem ucznia na przykład tego, to wiedzieliśmy, że on nie ma żadnej oceny. W związku z tym wtedy co się zdarzy tutaj? Więc tu się zdarzy zero. Czyli mamy zapytanie, które wyciąga mi informacje o ilości konkretnego ucznia. I teraz by trzeba było zrobić coś na, no może to tak nie będzie wyglądało, coś na kształt pętli, tak? Czyli dla każdego ucznia, tu prawda jak podmieniam, to podmieniam jednego ucznia, drugiego ucznia, trzeciego ucznia i tak dalej.
i będę chciał załapać tylko tych uczniów, dla których to zapytanie zwraca zero. Czyli oni nie mają oceny z sieci komputerowych. Czyli tu musiałbym w to miejsce podstawić jakiś uczeń ID ucznia, tak? Zamiast tego to chciałbym mieć uczeń ID ucznia, tak? I teraz to coś musi się wykonać dla każdych ID w bazie. Taką jakby pętlę można powiedzieć, ale to nie będzie wprost pętla tutaj. No, ale on nie wie, co to jest ID ucznia. Zgłasza mi błąd, no bo nie wie, co to są uczniowie. I to będzie moje podzapytanie. To nic, że po prostu jakby no, tutaj mam w ten sposób zapisane. Ale teraz to wrzucę do głównego zapytania. A główne zapytanie to będzie pytanie o imię. Więc wszystkich uczniów sobie wyświetlimy. Where? Gdzie ci uczniowie? I teraz jest warunek dla ucznia. Gdzie dla uczniów to coś, co przed chwilą stworzyłem, i rozpiszę to jako osobne, prawda, tu będzie początek, koniec nawiasu i to jest zadanie do where, tak, to jest jakby wewnątrz mojej pętli. Where to wynosi zero. Czyli dla tych uczniów, dla których zadanie zapytania powoduje takie zero. No to uruchom. Uczeń, no tak, nie uczeń, tylko uczniowie. Uczniowie, tak, tu miałem błąd. I teraz widzę wszystkich uczniów, którzy mają zero z przedmiotu sieci komputerowe. Ale być może przedmiot, mają zero ocen z przedmiotu sieci komputerowe. Ale być może przedmiot sieci komputerowe jest tylko w którejś klasie, nie? No więc nie potrzebuje dyrektor zestawienia informacji, że no, nauczyciel sieci komputerowych nie wystawił żadnej oceny w klasie pierwszej, jeżeli w klasie pierwszej nie mamy przedmiotu sieci komputerowe. Tak? Dlatego w zadaniu tu jest pytana z klasy drugiej A dyrektor poprosił o zestawienie. Pokaż mi tych uczniów z klasy drugiej A, którzy mają nic z przedmiotu sieci komputerowe. No więc poza tym, że mamy to, że mają nic, to nam odpowiada na pytanie, którzy uczniowie mają nic, no to oni muszą być z klasy drugiej A. Więc mogę albo po tym, albo przed tym dopisać sobie, że uczeń... Nawet nie like, w zasadzie równy, druga A, bo tu mamy dokładnie klasę drugą A, a nie dowolną drugą. Jeżeli dowolną drugą, wtedy like. No i ten podzapytanie zwraca dla niego zero. Czyli muszę dwa spójnikiem i połączyć zapytania. I teraz mam uczniów klasy drugiej A, którzy dostali zero ocen z przedmiotu systemu sieci komputerowej. No i tu weszliśmy już na troszeczkę, zapiszę to zadanie 98.5. Tu weszliśmy już na troszeczkę grząski grunt, na trudniejsze zadania, na sytuację, kiedy muszę w jednym zapytaniu zadać kolejne zapytanie. I to kolejne zapytanie jest jakby w pętli zadawane dla każdego z wierszy, dlatego że wpisałem je we frazie where. Czyli fraza where to jest taka fraza, która na każdy z wierszy nakłada filtr, tak? Jeżeli mam tylko uczniów z klasy drugiej A, no to nabierze każdy wiersz i każdemu wierszowi sprawdza, czy jego klasa równa się druga A. Jeżeli nie równa się, to won. Jeżeli nie równa się, to won. Czyli mamy tylko warunek w pętli, że dla każdego wiersza sprawdzana jest klasa. Jeżeli do tego warunku dodamy jednocześnie sprawdź, czy dla tego wiersza konkretnego spełniony jest warunek? No i tu piszę, pytamy selectem. No i ponieważ było to dla konkretnego jednego wiersza, no to ten ID ucznia w tym jednym konkretnym wierszu jest określony. No czyli tak jak wcześniej ręcznie wklejałem sobie tego na próbę, no to teraz tak naprawdę Access mi to, czy ogólnie SQL-owa baza danych, jeżeli to użyję w innym języku, w innym, przepraszam, systemie zarządzania niż Access, ona mi to będzie dla wiersz sprawdzała. Czyli w ten sposób no, wykorzystałem troszeczkę tutaj taki trik specjalny. No, moi drodzy, w ten sposób
doszliśmy już do końca zadania 98. Było dużo filmów, dlatego że to jest nasze pierwsze zadanie z serii o bazach danych. W następnych filmach będę omawiał te zadania, ale już w wersji skróconej, bo będę mógł się już odwoływać do tego filmu, które już były, do tych filmów, które już były wcześniej. Także bardzo Was proszę, zaprenumerujcie kanał, dajcie kciuka w górę. Dzięki temu więcej osób dowie się o tych filmach i będzie mogło się z nich uczyć. Do zobaczenia. Pa!